Pierwszy ark kolejnej serii pokaże nam bardzo dużo nowości, no i w końcu kanoniczną historię. Z pewnością wielu z Was czekało na ten moment, tak jak ja lata temu, i ciekawie było oglądać znacznie doroślejszego Naruto, no ale żeby bez sensu nie przedłużać, lecimy z ocenianiem. Ten odcinek jest bardzo klimatyczny, przez dłuższy czas na początku nie było dialogów, leciała dobra muzyka, bohaterowie tylko na siebie patrzyli, fajne. Nawet flashbacki były pozytywem, jako że jest to całkiem nowa seria, a to co w nich pokazano działo się dużo, dużo wcześniej w anime. Animacja Sasuke skaczącego do Naruto też była badassowa, a także to jak Uchiha i Kyuubi bardzo spokojnie sobie rozmawiają, poniekąd ignorując Naruto, który nie wie co tutaj się dzieje. Później, gdy Naruto wrócił do wioski, wyglądał na bardziej dorosłego, mniej mówił, zachowywał się poważniej, choć oczywiście nie w 100% poważnie, bo nadal był śmieszkowym głuptasem. Także czuć tutaj radość z tego, że Naruto wrócił do wioski i mimowolnie pojawiał się też uśmiech na mojej twarzy. Słabe było to, że środek odcinka był taki sobie, jako że zaraz po openingu zrobiło się śmieszkowo i trochę mało interesująco w porównaniu do tego, co było na początku, jednakże nie była to lwia część odcinka. Z rzeczy niewiadomych to Kyuubi wspomina o Madarze, ale nie wiemy skąd go znał. Ogólnie to lata temu przywódca Uchiha kontrolował ogoniastą bestię. Także Konohamaru mówi, że chce zostać 7. Hokage, a Naruto ma zostać 6., jednak jest to nietrafiona spekulacja. Odcinek oceniłem na 6,5. Dużym plusem jest ta motywacja Naruto do działania, nie zazdrości garze bycia Kazekage, a jest przekonany, że jemu też się uda zostać Hokage, choć muszę przyznać, że nieco dziwna jest ta smutna muzyka w tle, bo nie pasuje do takiej pozytywnej wiadomości. Podobało mi się również, że Akatsuki na tym etapie są budowani jako przekoty, którzy są niebezpieczni. Z rzeczy niewiadomych to Naruto podpytywał Shikamaru, czy jest na randce z Temari i choć nie byli, to jest to nieco pokazanie ich przyszłości, no bo będą razem. Też nie wiedzieliśmy, co się dzieje z Jurą i dlaczego wybił swoich kompanów, a to dlatego, że Sasori rzucił na niego ninjutsu, przez co niejako był jego szpiegiem. Odcinek oceniłem na 7. Bardzo dobrze tutaj walka się zaczynała, Naruto płynnie przechodził z techniki na technikę, ale Kakashi też pokazał klasę, szybko go unieruchamiając. Siła Sakury także była imponująca, po czym Naruto uznał, że już nie może się przy niej wygłupiać, bo go zabije. Później użytkownik Sharingana zaprezentował nam to, że skopiował technikę Lee. Z kolei z jego strony było słabe to, jak Naruto zdradził swoją pozycję, by zaatakować, ale też śmieszne, że chciał użyć na Kakashim Sennen-Goroshi. Dobrze też się zaczęło dziać z Deidarą, który wysadził twarze Shinobi Suny, a później badassowe było to, jak wkradł się do wioski i uznał, że infiltracja zakończona sukcesem, a tu przed nim stoi Gaara, mówiąc, że dalej nie pójdzie. Są tu jednak minusy. Po pierwsze, Kakashi stwierdził, że Sakura zazwyczaj używała genjutsu. Naprawdę nie wiem skąd takie stwierdzenie. Po drugie, mówi, że podstawy shinobi nakazują, by działać w ukryciu. Tymczasem już niedługo to nie będzie w ogóle respektowane. No i flashbacki. O ile poprzednio nie raziły, tak tutaj już męczyły. Walka pomiędzy Naruto, Sakurą a Kakashim dobrze się zaczynała, ale nie była jakaś interesująca. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 4. Z dobrych rzeczy to Gaara przyciągnął imponującą ilość piasku. Także fajnie Kakashi kopnął Sakurę, choć szkoda, że to był klon. No i finalnie Naruto wraz z Sakurą byli w stanie podstępem zdobyć dzwoneczki. Normalnie dałbym temu minusa, ale to nie była poważna walka, choć miała taka być. Znowu niestety zauważyłem sporo wad. Zarówno walka drużyny 7, jak i Deidary i Gaary mi się nie podobały. Były przeciągane, długo nic się tam nie działo. Tutaj Naruto z Sakurą nie byli w stanie uderzyć Kakashiego, a Gaara nie nadążał za Deidarą, który wysyłał jakieś śmiesznie małe bomby. Do tego mieliśmy flashbacki z dosłownie tego samego odcinka. Później Naruto porównywał swojego mistrza do rówieśników, mówiąc, że jest on lepszy i mimo, że Hatake jest mocny, no to twierdzenie, że jest lepszy w taijutsu od Lee, czy ma lepszy węch niż Kiba, to trochę przesada. No i zabawne, że tutaj używał Sharingana dość intensywnie i długo, nic mu się nie działo, tymczasem w pierwszym arku pierwszego Naruto to dosłownie go poskładało. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem także na 4.
sumie to dobry był ten podstęp Naruto ze zdradzeniem zakończenia książki Rirai, choć w sumie nie wiedział, jak się kończy, ale to wystarczyłoby, Kakashi opuścił gardę. Imponujący był także Deidara, który stracił rękę, a nawet się nie zająknął. I cała ta walka wyglądała, jakby Blondas był bombowcem atakującym z powietrza, szczególnie ten wybuch C3 na końcu. Dobra była też historia motywacji Gary i to, że Baki w nią uwierzył, po czym zmobilizował ludzi do pomocy Kazekage, choć faktycznie nie zdążyli pomóc. Z minusów to ten odcinek także jak dla mnie nie był porywający. Z niewiadomych natomiast na tym etapie nie wiemy, czemu Sasori tak ciągle mówi, że nie lubi czekać, a to dlatego, że kiedyś czekał na rodziców, którzy nigdy już nie wrócili. Odcinek oceniłem na 6. Nieźle tutaj Deidara podszedł podstępem Gaara, odwracając jego uwagę i wysadzając bombę obok niego, w środku jego piaskowej kuli. W zasadzie nie miał wtedy jak się obronić. Na uznanie także zasługuje to, że Blondas zaplanował to dużo wcześniej, mieszając swoją glinę z jego piaskiem tak, by nie zauważył, a to C3 było tylko odwróceniem uwagi. I na końcu Deidara stwierdza, że trudno jest Gaara wziąć żywcem, co sugeruje, że jest on silniejszy i się ograniczał, co zresztą jest prawdą. Z minusów natomiast to, że Naruto mówi Iruce, że możliwe, że jest on silniejszy od swojego mistrza, w sensie Iruki, co tak naprawdę wydarzyło się już w pierwszej serii. No i to, że Shinobi Suny tak mieli pomóc, a finalnie się spóźnili, oraz dziwne było to, że setki wybuchowych strzał ani razu nie trafiło Deidary, gdy ten robił zwykłe uniki. Dość nielogiczne. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5,5. W tym odcinku ta scena była poważna, ale perspektywa jak dla mnie zabawna. Także wiem, że kilka razy to wspominałem, ale czuć chemię pomiędzy Shikamaru i Temari, szczególnie to widać, gdy się wie, że będą razem. No i w końcu Sasori wydaje się na tym etapie dużo bardziej przerażający i silniejszy niż Deidara, pomimo że niewiele pokazał. Z minusów nic nie znalazłem, a z niewiadomych to Sasori stwierdził, że już nigdy nie wróci do Sunagakure, co jest prawdą, choć nie z tych powodów, których myślał. No i też na tym etapie nie wiemy, że Kankuro w sumie trafił dość słabo, bo Sasori wiedział o jego marionetkach i stylu walki w zasadzie wszystko. Odcinek oceniłem na 5. Podobało mi się to, że Kakashi ma taką wiedzę, od razu wydedukował, że ktoś gnał do szyfrujących, rozpoznał ptaka Suny i tak dalej, widać, że ma doświadczenie. Zabawne jest też to, że Deidara stwierdził dosłownie to samo, co ja w poprzednim odcinku, czyli to, że Sasori jest dla niego najgorszym przeciwnikiem, w sensie dla Kankuro. Z kolei my zostaliśmy trochę oszukani, ponieważ wyglądało to, jakby Kankuro poskładał go bardzo, bardzo szybko, tymczasem był to tylko klon piaskowy. Później członek Akatsuki odwdzięczył się i w zasadzie w kilka sekund poskładał zarówno marionetki Kankuro, jak i jego samego, trując go. Pięknie też ta żabka zlała się na twarz Jirai. To, że Sasori olał Kankuro i go nie dobił, można by zwykle uznać jako minus, ale w sumie Kankuro nie był dla niego żadnym przeciwnikiem, a także myślał on, że nikt nie znajdzie antidotum na jego truciznę. No, bo nie wiedział, że akurat przyjdzie Sakura, no a więc w jego mniemaniu był kompletnie bezpieczny. Minusem jest decyzja Tsunade na to, żeby wysłać na pomoc Garze ekipę Kakashiego. O ile jeszcze sam Hatake i Sakura to dobry wybór, o tyle Naruto był celem Akatsuki, więc było to głupie. Nawet Jiraiya to później stwierdził, ale ona uparła się, że to najlepsza decyzja. No nie. Z niewiadomych to Sasori zaspoilerował nam, że nawet mocny pancerz marionetki ma zawsze słaby punkt, a tak naprawdę on sam jest marionetką i takowy punkt posiada, dzięki któremu zostanie pokonany. Odcinek oceniłem na 7,5. Dobre było to, jak na początku odcinka pokazali, w jaki sposób detonuje się wybuchowe notki, których nie można zerwać. Przemowa Naruto o tym, jak on i Gaara są tacy sami, jest dość poruszająca, no bo faktycznie jemu jest najłatwiej go zrozumieć, jako że ich historie są bardzo podobne. Zaimponowała mi też Sakura, która zdobyła wiedzę na własną rękę. Co prawda nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, ale ona już tak. Jednak z drugiej strony przeceniła swoją siłę w myślach, uznając, że teraz to ona uratuje Naruto i Sasuke przed Itachi. No, spoko, że się rozwinęła, ale w tym aspekcie niekoniecznie. Też plusem jest to, jak ten dziad wydarł mordę. Śmiechłem.
Z niewiadomych to Sasori ma jakiś cel, o którym my nie wiemy, oglądając pierwszy raz, a chodziło tutaj o Orochimaru, który kiedyś był jego partnerem i opuścił Akatsuki. Przez chwilę też widzieliśmy sylwetki członków tej organizacji i tym razem są one prawidłowe. Nawet widzieliśmy tych, których jeszcze nie znamy. Odcinek oceniłem na 6. W tym odcinku wyszło na moje. Niedawno mówiłem o tym, że Sasori zostawił Kankuro, bo się go nie obawiał, a tutaj Chiyo potwierdza to, a nawet dodała, że mógł też sprawdzać, czy będą w stanie go wyleczyć, bo to w stylu jej wnuka. Z jednej strony śmieszne jest to, że Tsunade wierzy w złe omeny, ale z drugiej strony się sprawdzają. Wygrała na loterii, pękł jej kubek, uznała, że coś jest nie tak i wysłała posiłki. Naprawdę bardzo mi się podoba to, że Akatsuki są zorganizowani, mają jakiś plan, nie działają w pojedynkę, muszą współpracować, żeby w ogóle wyciągnąć ogoniastą bestię z gary. Daje to poczucie, że robią coś naprawdę dużego. Minusów bolących w oczy nie widziałem, natomiast oglądając pierwszy raz nie mogliśmy wiedzieć, kto to jest i czemu ma takie dziwne oczy. Jest to Pain Tendo, a oczy ma nieprawidłowe, bo w tym momencie manga jeszcze nie posiadała prawidłowych kolorów. Tak samo nie wiedzieliśmy, co to za dziwne coś, a jest to Gedo Mazo, skorupa 10-ogoniastego. Także mogło się wydawać dziwne, że Chiyo atakuje Kakashiego, a to dlatego, że pomyliła go z jego ojcem, który zabił na wojnie jej syna. Odcinkowi dałem ocenę 7. Bardzo dobrze Sakura się tutaj pokazała, szybko zdiagnozowała, co jest Kankuro i zaczęła działać. Dobrze wyglądało to, jak wyciągnęła toksyny z jego ciała, widać, że wie, co robi, a wszyscy byli pod wrażeniem. Do tego momentu pokazała więcej nowych rzeczy niż Naruto. Z kolei jeśli chodzi o Garę, to strasznie beznadziejnie wygląda podczas wyciągania z niego Shukaku. Pochwalić należy także Kankuro, który ostatkami sił podczas walki z Sasorim zaatakował go, by zdobyć kawałek jego maski, aby mieć jakąś poszlakę. Z minusów nic nie znalazłem, natomiast z niewiadomych to Kakashi powiedział, że biały kieł Konohy to jego ojciec, ale ta informacja jest paradoksalnie bardziej ciekawostką na tym etapie, jako że jego śmierć rzutowała tylko na początek życia Kakashiego i jego śmierć podczas walki z Painem. Poza tym nie jest on istotny. Odcinek oceniłem na 7. Fajnie w tym odcinku Pakun tak zapierdziela, że aż się kurzy. Spoko też nam Chiyo przedstawiła, kim są Biju i w sumie uzasadnione, że do tej pory nie wiedzieliśmy o nich, bo lwia część anime rozgrywała się w Konoszce, gdzie było to tajemnicą. Minusów jako takich nie znalazłem, za to jest trochę niewiadomych. Po pierwsze nie wiemy, co to za dwa zwoje, a są to marionetki rodziców Sasoriego. No i te 10 marionetek babuni. Również według Chiyo Akatsuki zwlekało z łapaniem Naruto, bo długo się przygotowało do wyjęcia i zapieczętowania Biju w innej osobie. Nie jest to prawda, chyba że potraktujemy Gedo Mazo jako osobę. Nie traktuję tego jako minus, bo mogła tego po prostu nie wiedzieć. No i w końcu Deidara stwierdził, że dwaj poprzedni Jinchuriki byli słabsi niż Gara. Nie możemy wiedzieć, o kogo chodziło oglądając pierwszy raz, a już za kolejnym możemy się domyślać, że był to Han i Fu, jeśli filery także wliczymy w historię. Odcinek oceniłem na 6. Nieźle już na początku Kisame stworzył dosłownie jezioro, a nawet nie był w pełni swoich sił. Fajnie też Chiyo popisała się jakąś tam wiedzą, wyjaśniając, w jaki sposób można walczyć z Itachim, że jeden będzie przynętą, a drugi będzie przeciwdziałać genjutsu, choć w przypadku Mangekyou Sharingana sprawa nie jest taka prosta, co zresztą skwitował Kakashi, jako że miał już do czynienia z Itachim i wyciągnął lekcję z poprzedniej batalii. Badasowo też Hatake odkrył swojego Sharingana i zapytał Itachiego, jak bardzo osłabł twój wzrok. To sugerowało nawalanie się na dojutsu, a to wzbudziło pytanie Itachiego, który w myślach powiedział: Kakashi, to możliwe, żebyś? A chodziło mu tutaj o to, że podejrzewał Kakashiego, że też ten używa MS-a, skoro jest taki hardy. Śmieszny jest też ten gag, że Gai nie pamięta Kisame, a to będzie się przewijać przez całą serię. Oraz początkowo drużyna z Konohy nieźle się prezentuje, gdy Lee wykopał same HD, potem Neji odepchnął Kisame, a następnie ten od razu zareagowała, rzucając w jego stronę bombę. Wkurzyło to Kisame, więc stworzył klony i złapał ich w wodne więzienia, gdy w tym samym czasie Itachi złapał Naruto w genjutsu. Minusem, choć raczej nie wiedzą Kakashiego, było stwierdzenie, że za pomocą Sharingana można rzucić genjutsu tylko patrząc osobnikowi w oczy, co prawdą nie jest. Odcinek oceniłem na 6.
Patrzcie, ziomki, jak Gai robi popisówę z nunchako. Bardzo też mi się podoba wizualnie Genjutsu Itachiego, no i czuć taką grozę oraz zakłopotanie Naruto, który jednak wziął się w garść i pokazał, że się poprawił, jako że dostaliśmy flashback z jego treningu z Jiraiją, gdzie uczył się, jak wyzwolić się z Genjutsu, co było dobre, jako że nie widzieliśmy tego treningu w anime, a tutaj przygotowano nas do próby wydostania się z Genjutsu Itachiego. Zostając jeszcze przy tym stylu walki, to Itachi potwierdził to, co mówiłem przedtem, czyli że są inne sposoby, z pomocą których można rzucić genjutsu, nie są to tylko oczy. A jeśli chodzi o walkę z Kisame, to tutaj on był super imponujący. Ciągle dominował Gaia, używał bardzo potężnych technik, a Gai nie miał żadnej opcji efektywnego ataku, dopóki nie otworzył 6 bram. Neji był bardzo zachowawczy i wykorzystał sytuację, by wydostać się z więzienia, uratować Lee, który z kolei uratował Tenten. Super. Minusów nie widziałem, tak samo jak niewiadomych, odcinek oceniłem na 8. Ten odcinek był bardzo konkretny i zróżnicowany. Najpierw dostaliśmy creepy genjutsu Itachiego, gdzie połowa twarzy Naruto to twarz Sasuke z przeklętą pieczęcią, twierdzącą, że powinien go zabić w Dolinie Końca. Potem Sakura wyszła mu z brzucha, żeby zasiać poczucie winy, że ten nie zatrzymał Sasuke. Następnie Kakashi pojawił się z jego ręki, by powiedzieć, że go zawiódł, bo nie zadbał o swoich przyjaciół, a nawet pojawiło się oko i znak Gaara na jego dłoni, aby poinformować go, że Naruto czuje się, jakby był pępkiem świata. Dość okrutna ta iluzja, która atakuje go od wewnątrz wątpliwościami, a nawet gdy Sakura i Chiyo w końcu wydostały go z genjutsu, to był oszołomiony siłą Itachiego i przez chwilę miał problem, żeby wziąć się w garść. Itachi także chwali Kakashiego za używanie Kirigakure no jutsu, co stworzyło mgłę, dzięki czemu trudniej było Itachiemu zlokalizować wrogów i użyć genjutsu, jednak stwierdził, że to nie działa przeciwko jego Sharinganowi. Mega mi się podobała zwinność i animacja Itachiego, gdy unikał kunajów i w trakcie tego uniku jeszcze formował pieczęci, żeby użyć katona. Następnie Kakashi użył taktyki Naruto i wyskoczył z ziemi, ale Uchiha znowu zareagował bardzo szybko i go złapał, co też wyglądało świetnie. Później dostaliśmy dziwnie przerażające genjutsu na Kakashim, który był cienki jak papier i zaczynał się palić, a dosłownie chwilę potem przeszliśmy do walki Gaia z Kisame i już na start dostaliśmy ciekawą animację kopniaka, który zaczął się palić, a następnie Asakujaku, dzięki czemu rozwalił on wroga. Dodatkowo flashbacki, które nie były złe. Kolejny o tym, jak Naruto się uczył, którego nie widzieliśmy w anime, a budował napięcie przed użyciem nowej, lepszej techniki i nagle dostaliśmy ją w bardzo fajnym stylu. No naprawdę to wszystko było świetne. Minusów nie widziałem, a z niewiadomych to, dlaczego Itachi uśmiechnął się potem, gdy Naruto go pokonał, i to nie dlatego, że hehe, dał się nabrać, bo to nie był prawdziwy Itachi, tylko dlatego, że był on zadowolony z postępu Naruto, który to miał szansę nawrócić Sasuke na dobrą stronę. No i Jura, którego zabił Naruto, był jedynym jego killem przez obydwie serie, choć do końca nie wiadomo, czy po odwołaniu techniki Paina Jura i tak nie byłby martwy. Odcinek mega mocny, dałem mu dychę. Co ciekawe i imponujące to, że zarówno Itachi jak i Kisame posiadali tylko 30% czakry, gdy walczyli z Shinobi Konohy, a i tak radzili sobie świetnie. Też Sasori ma jaja, pyskując Painowi. No i Naruto niejako pocisnął Sakurze, mówiąc jej, że zawsze płat przychodził jej łatwo. Również podobało mi się, że Kankuro się denerwował na Radę, która mówiła o wyborze nowego Kazekage i tak dalej, ale to były sensowne argumenty i w końcu przyjął je do wiadomości. Spoko, że dał się opanować emocjom. Raz też było śmieszkowo, bo Gai przywalił w drzewo, ale z racji, że on ma być taki, no to nie daje temu minusa. Śmiechłem zresztą przy tym. Minusów nie znalazłem, ale jest trochę niewiadomych. Po pierwsze, Chiyo mówiła, że włączając Gaarę było 3 Jinchuriki w Sunie, ale jeśli mowa o Shukaku, znamy tylko Gaarę i Bunpuku, trzeci jest nieznany. Po drugie, Rada Suny mówiła, że trzeci Kazekage był najsilniejszy z ich wioski i nigdy nie odnaleziono jego ciała. To dlatego, że Sasori go porwał i zrobił z niego marionetkę. No i na samym końcu Czarny Zetsu z Białym mówią, że ciała Jury i Mukade powinny zostać usunięte. Tak naprawdę chodziło o zjedzenie tych ciał, co zresztą Zetsu zrobił. Odcinek oceniłem na 7.
Fajne było to, jak Naruto zmęczony chciał jeszcze pospać, ale na słowa Kakashiego, że muszą uratować Gaara, od razu wstał zmotywowany. Później rozrywają serce te przebitki, jak do Naruto dołączały ciągle nowe osoby, a Gaara sam siedział smutny. Później też Chiyo miała takie typowo ludzkie rozterki i wątpliwości, czy cokolwiek przez życie zrobiła dobrze, bo jej działania sprawiły dużo szkody, ale z drugiej strony można powiedzieć tak o każdym. Minusów nie znalazłem, natomiast mam dwie niewiadome. Po pierwsze, Matsuri, która tu występuje, pierwszy raz pojawiła się w filerach. Po drugie, Kakashi mówi, że Naruto ma dziwną moc, że nieważne kogo spotka, niezależnie od ich wcześniejszych relacji, kolegują się z nim. To będzie się pojawiać jeszcze wielokrotnie i przez fandom zostało prześmiewczo nazwane Talk no Jutsu. Odcinek oceniłem na 6,5. Krótkofalówki są dobrym pomysłem, fajnie, że taka technologia tutaj istnieje, ale szkoda, że mimo tak wielkiej użyteczności są prawie nieużywane. Podobało mi się także to, jak na końcu Sasori i Deidara na chillu sobie czekają, dodatkowo siedząc na zwłokach Gaary, i przez to Naruto się wkurza, co też świetnie wygląda. Z minusów natomiast to śmieszki. Ogólnie sceny wycięte z kontekstu robią robotę i krzyczący Lee do mikrofonu, albo to, jak Gai chciał, żeby drużyna położyła ręce na jego, żeby zrobić okrzyk bojowy, bardzo mnie rozbawiło, ale jednocześnie przez to odcinek był mało poważny. Był też trochę przeciągnięty bezsensownie. W sensie ta zagadka z pieczęcią została rozwiązana praktycznie od razu, trochę równie dobrze mogłoby jej nie być. Niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 5. Super tutaj Deidara opluł Gaarę, klepiąc jego zwłoki w policzek, co wkurzyło Naruto jeszcze bardziej. Drużyna Gaia tłumaczyła dość oczywistą sprawę z pułapką, ale trzeba przyznać, że sprytne było odseparowanie 4 osób od pozostałych, co znacznie zmniejszało szanse na powodzenie, by przeszkodzić Akatsuki. Zresztą ta technika kopii Shinobi Konohe jest bardzo mocna. Mają ten sam wygląd, siłę i umiejętności, co powoduje, że są oni zajęci na dłuższy czas. Zanim nie wypracują jakiegoś rozwiązania, będą tylko remisować. No i ponownie imponuje mi bardzo to totalne wywalenie Sasoriego i Deidary, którzy nawet nie zwracają uwagi na przeciwników i dywagują sobie, czy prawdziwa sztuka jest ulotna, czy też wieczna. Mega dobre. Minusów nie zauważyłem, niewiadomych także. Odcinek oceniłem na 7. Sasori wygląda na strasznego, okrutnego zabijakę. Stwierdza między słowami, że jeśli zabije te dwie kobiety, to będzie miał 300 marionetek, a więc i trupów na koncie, co na tym etapie jest imponującą ilością. Podobało mi się też, jak Sakura powiedziała: nie mam szans, na co Chiyo odpowiedziała: dokładnie. Sakura chociaż wiedziała, w jakiej pozycji się znajduje, co u niej często się nie zdarza. Takim minusem według mnie jest to nierealne omijanie senbonów. Niby dobrze to wygląda, jednak ani wystrzeliwanie z ust, ani tym bardziej ta bomba senbonowa nie powinna nie trafić ani razu. Ilość senbonów była tak ogromna, że po prostu matrixowe omijanie nie powinno w 100% uchronić babci i różowowłosej. Nie podobało mi się również to, że tak szybko rozwaliło Hiruko. Ponownie, rozumiem doświadczenie i tak dalej, ale w zasadzie Sasori z pomocą jednej marionetki nie zdążył nic pokazać. Odcinek oceniłem na 6. Plusem tego odcinka jest Sasori. Jest turbo badassowy, nie przejmuje się niczym. Spokojnie odpowiada bez ekscytacji. Do tego ma potężny wachlarz narzędzi i praktycznie wszędzie coś jest umieszczone. No widać tutaj znaczną różnicę w poziomie marionetek względem Kankuro. Minusów jako takich nie widziałem, a z niewiadomych to nie wiemy, czemu Sasori jest tak młody, a to dlatego, że zrobił marionetkę z samego siebie. Odcinek także oceniłem na 6. Tutaj w miarę pomysłowe było to, jak Sakura użyła wybuchowej notki, żeby rozproszyć gaz, a jednocześnie niezbyt mądre, co zresztą skwitowała Chiyo. Piękne za to było, jak różowowłosa groziła Sasoriemu, a on bez słowa po prostu ją zaatakował, takie piękne naplucie w pysk. No i ogólnie fajną zabawę ma babcia z wnuczkiem, nawalanie się na trzeciego Kazekage i rodziców Sasoriego. Z minusów to te walki z samym sobą stają się już monotonne. Przez kilka odcinków dzieje się to samo. Oryginały się męczą i próbują wykminić, co tu zrobić, a kopie idealnie się bronią. Rozumiem, że to ma pokazać trudność walki, ale jak dla mnie jest to niepotrzebnie przeciągane. I nie zrozumcie mnie źle, te sceny nawet dobrze wyglądają, no ale po którymś razie niezbyt dużo wnoszą, a dokłada nam to pojedynku w jednym arku, jako że jest pokazywane 6 walk naraz. Nie jest to dobry zabieg.
Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5,5. Bardzo fajna badassowa postawa Sasoriego, gdzie tłumaczy wprost, że nie mają szans i będzie atakował do skutku, dodatkowo atakując dwie naraz, żeby nie mogły się obronić. Chiyo się jednak ochroniła własnym ciałem. Mega smutne jest także backstory Sasoriego, widać, że bardzo cierpi z powodu braku rodziców i klepie to dość mocno, jak się to ogląda. Nawet imponujące i motywujące było to, jak Sakura się zebrała, żeby pomóc babci i sama się zgłosiła, aby użyć jej jako marionetki. Naprawdę widać zmianę i pewność siebie. Minusów nie uświadczyłem, a z niewiadomych oglądając pierwszy raz to Sasori powiedział, że wielcy mistrzowie marionetek myślą podobnie. Na to, że Chiyo zmieniła swoją rękę w marionetkę, a chodziło w tym zdaniu o to, że obecna forma Sasoriego także jest marionetką, o czym na tym etapie nie wiemy. Odcinek oceniłem na 8. Plusem jest na pewno ta zmiana Sakury. Widać we flashbackach, że była przestraszona, nieogarnięta, a w tej walce już zdecydowana. Nawet pięknie na koniec zbejtowała Sasoriego, żeby ten się do niej zbliżył marionetką, którą zone-shotowała. Niestety to tyle z plus w tego odcinka. Reszta to nuda. Znowu pokazali walki drużyny 11, które były jeszcze nudniejsze niż poprzednio. Zwykłe, bardzo powtarzalne animacje, w dodatku nic nie wnosiły. Gadali o rzeczach, które przed chwilą widzieliśmy, czyli że Sakura zniszczyła kryjówkę wroga. Tak samo gonienie Deidare było przypomnieniem co prawda, ale też nic ekstra się tam nie zadziało. Niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 3. Mądre było to, że Sakura się przygotowała z tym antidotum i zrobiła na zapas, jako że wiedziała, że przeciwnik używa trucizny. Kakashi także bardzo dobrze się pokazał, jak zwykle Giga Brain. Super szybko wykminił, jak działają bombki Deidary, zrobił klona, zwabił pajączki po to, by pójść dalej. Również Sasori w swojej, że tak powiem, domyślnej formie wyglądał dość przerażająco. Minusy są dwa. Po pierwsze, Sakura leczy sobie babkę, a Sasori stoi i na to jej pozwala, zamiast atakować, gdy są osłabione. Po drugie, to różowo-włosa stwierdziła, że antidotum, którego użyła, będzie działało tylko 3 minuty, no ale będzie inaczej. Ogólnie nie lubię takich zagrań, gdy nie pokrywają się z rzeczywistością, bo czas wtedy wydaje się być bardzo rozjechany. Sakura mówiła to mniej więcej na początku odcinka, a pod koniec oświadczyła, że w sumie to minęła już minuta, odkąd zażyła antidotum, a odcinek trwa około 20 minut. I nawet jeśli w pełni nie było tylko tych scen, to podświadomie wiadomo, że coś jest nie tak. Niewiadomych nie znalazłem, odcinek oceniłem na 5. Sasori wygląda tutaj na turbo mocnego gościa. Najpierw te potężne płomienie z jego dłoni, później woda, której zmienił ciśnienie, dzięki czemu był w stanie przecinać nawet skały. Widać, że jest strasznie wszechstronny. Super też się niejako zdenerwował i zranił Sakurę, która powinna od tego ciosu zginąć, gdyby nie to, że czas w tej walce był powalony. Niby antidotum nadal działało, a minęło już dobre 10 minut walki. No i muszę przyznać, że upór Sakury, motywacja, siła jest imponująca. W końcu oglądając to, czuć klimat. Jednakże pomimo pełnej sympatii do tej zmiany, nie mogę nie zauważyć, jak fabuła robi z logiki panią lekkich obyczajów, bo oczywiście w ostatniej sekundzie działania antidotum była w stanie zadać bardzo mocny cios, pomimo tego, że czas tak naprawdę dawno minął. Z kolei to, jak Kakashi zbierał czakrę, by użyć Mangekyo, wyglądało jak trudny proces, ale z perspektywy osoby, która obejrzała całe Naruto Shippuden, to jest trochę zabawne, wiedząc, że później będzie sobie tego używał jak gdyby nigdy nic. Także fajnie Sasori zachwala babcię, wiedząc o jej potędze i o tym, że marionetki, których używa, są mocne, ale tylko po to, by ją dojechać setką swoich marionetek. Dobrze wygląda to taijutsu Sakury, a także to, że marionetki Chiyo się wyróżniają, mają jakieś ekstra zdolności, jednakże pomimo, że dobrze się to oglądało, było to dynamiczne, to czułem się jakiś taki oszukany. Babcia ma 10 koks marionetek, a Sasori mistrz nad mistrzem ma 100 zwykłych pierdół, które mają tylko miecze. Oczywiście wielokrotnie nas czymś zaskoczył i posiadał mocnego Kazekage, ale to w kwestii marionetkowości trochę mało. Przyznać jednak muszę, że jak zwykle cliffhangery wyglądają na wymuszone, przez to środek jest nudny, tak tutaj zakończenie było bardzo niepokojące i sugerujące, że kobiety przegrały, co wcale nie było do końca pozytywną opcją. Odcinek oceniłem na 9.
Sasori rozkoszował się ranieniem Sakury i dowalaniem jej, że to już jest jej koniec, co było mocne. Jednakże jak się okazało, to jednak on zginął, co było dość smutnym momentem, tym bardziej jak Chiyo stwierdziła, że się podłożył. To jednak według mnie minus, jako że moim zdaniem nie było to przekonujące. Zresztą fabuła uderzyła dość mocno, cały wysiłek antagonisty poszedł na nic, bo nawet jak zadał Sakurze bardzo poważne obrażenia, to ta albo miała antidotum, albo babkę, która oddawała jej swoją energię życiową. Nie przepadam za takimi rozwiązaniami. Też babcia jest już mocno ślepa, twierdząc, że Sasori stał się taki przez nauki piasku, a to przecież ona go okłamywała, że jego rodzice są na misji, a nie, że nie żyją. No i finalnie członek Akatsuki stwierdził, że w kolekcji nieważna jest liczba marionetek, a jakość, ale prawda jest taka, że poza swoim ciałem marionetkowym i Kazekage nie miał nikogo ciekawego. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. Ten odcinek w zasadzie plusów nie miał. Padały tam takie oczywistości, że głowa mała. Kolejny epizod z przedłużaniem walki z samym sobą, straszna nuda. Najpierw sobie nie radzili, strasznie się zmęczyli, tylko po to by Lee wpadł na genialne rozwiązanie, czyli że muszą oni być mocniejsi niż klony, a więc lepsi i silniejsi niż chwilę temu. I od tego dostali motywację i magicznie pokonali klony kilkoma ciosami. Masakra. No i oczywiście dziwnym trafem skończyli walki z przeciwnikami wtedy, gdy na pomoc sojusznikom było już za późno. No ciekawe, jak to się mogło stać. Z niewiadomych rzeczy to Chiyo powiedziała, że ma jeszcze coś do zrobienia i niejako dostaliśmy wskazówkę odcinek wcześniej, ponieważ mówiła o technice reinkarnacji, czego użyje na Garze. Odcinek tragiczny, oceniłem go na 1. Po pierwsze, Kamui wygląda bardzo tajemniczo, dziwnie i potężnie, ponieważ Kakashi był w stanie na duży dystans dosłownie urwać rękę Deidarze. Też na tym etapie ciekawe jest to, że członek Akatsuki stwierdził, że Naruto jako Jinchuriki jest dla niego mniejszym problemem niż Kakashi, który jest bardziej taktyczny i opanowany. Również super dobrze wygląda to, jak wkurzony Naruto chce zatłuc Deidarę na śmierć, a to, że ten użył podmiany, tylko spowodowało, że Uzumaki jeszcze bardziej stracił nad sobą kontrolę i użył czakry Kyubiego. Są też dwa minusy. Pierwsze 5 minut jest do wyrzucenia. Pokazywane było ciągle to samo, czyli to jak walczyli ze swoimi klonami i ich pokonali, a później to jak te klony się rozpadły, jak dla mnie było to niepotrzebne przedłużanie. Po drugie, to pomimo, że ta scena była dobra, to flashbacki z tego samego arku to po prostu nie najlepszy pomysł. A z niewiadomych, oglądając pierwszy raz, to te Kamui wygląda znacznie inaczej niż później. W takim sensie, że tutaj wymagało przygotowania, później wycelowania i to trochę trwało. Ja rozumiem trening i tak dalej, ale później będzie to się dziać w okamgnieniu i dosłownie co chwilę, bez większego zmęczenia. Szczerze to wolę bardziej tę formę, jako że ta technika wydaje się jakoś do skontrowania. W końcu Deidara z niej uciekł. Odcinek oceniłem na 7. Podoba mi się pewność siebie Deidary, tak jakby zawsze miał asa w rękawie, choć nie miał rąk, a to też po prostu jego charakter, był on nieco szalony. Zresztą sam siebie wysadził w powietrze, pozorując swoją śmierć, co wyglądało dobrze, a także później naprawdę smutne było to, jak Sakura stwierdziła oczywiste, czyli to, że Gaara nie żyje. Później była cisza, a następnie płacz Naruto i smutna muzyka. No, ora to trochę. Niestety na niekorzyść działa znajomość anime. Po pierwsze, Kakashi nagle użył Kamui w milisekundę, gdy przedtem bardzo się z tym męczył. Można sobie tłumaczyć, że cel był większy i nie tak szybki jak uciekający Deidara, no ale please, taka różnica? Po drugie, sam fakt, że Chiyo przeżyła tak długo, był dość dziwny. Sakura coś tam wspomniała, że to przez determinację, ale co? Kankuro jej nie posiadał? Zamiast tego poskładała go trucizna w kilka sekund? No i po trzecie, wskrzeszenie Gaary to bieda wyjaśnienie. Dosłownie cały ten smutek, który Ark generował, można sobie wsadzić w buty, bo był w zasadzie niepotrzebny. Nie ma tu prawie istotnych strat w ludziach. I to nie tak, że chciałem, by Gaara zginął, ale przez to, że tak się nie stało, to połowa Arku staje się nieistotna. Takie jest moje zdanie. Z niewiadomych to Jiraiya mówił Kakashiemu, że ten musi powstrzymać Naruto, póki będzie miał jeden ogon, bo w innym wypadku będzie krucho. To dlatego, że sam miał do czynienia z Naruto z powłoką Lisa, który stracił kontrolę i mocno go poturbował. Odcinek oceniłem na 5. Jak dla mnie jedynym plusem tego odcinka było fajne zakończenie życia Chiyo. W
tym aspekcie, że każdy ją dobrze zapamiętał i to było spoko pożegnanie. Jednakże było to naciągane mniej więcej przez to, co powiedziałem a propos poprzedniego odcinka. Wiedząc również, że pojawiła się tylko na chwilę, nie czułem jakiegoś przywiązania. Śmieszne wstawki były moim zdaniem tutaj zupełnie niepotrzebne. Było też dużo flashbacków. Z rzeczy niewiadomych to jeszcze za życia babcia stwierdziła, że przyszłość Konohy i Suny będzie znacznie inna niż przeszłość tych dwóch wiosek, co się zgadza. Nawet na pewien czas wszystkie wielkie kraje się zjednoczą, aczkolwiek myliła się to do Sakury, że ta przewyższy swoją mistrzynię, a przynajmniej nie zrobi tego do końca tej serii. Temari tłumaczy, jak działa talk no jutsu Naruto, że ten jest w stanie zmieniać postrzeganie ludzi i po części jego otwartość może tak działać, ale często jest to po prostu też naciągane. Odcinek oceniłem na 2. Ponownie podoba mi się postawa Deidary, który luźno sobie stwierdza, że w sumie to ramię urwało mu się gdzieś w okolicach łokcia, więc musi odzyskać swój pierścień, tak jakby nic się nie stało. Było tu także trochę śmieszkowo, gdyż Gai wziął Kakashiego na barana, co mnie rozwaliło, a później Li chciał tak wziąć Nergiego. Piękne. Nawet w Akatsuki sobie czasem śmieszkują, ale to właśnie domena Tobiego. Z minusów to środek odcinka jest nudnawy, to głównie kontynuacja wątku śmierci Chiyo, a także scena, w której Tobi i Zetsu mówią o tym, czy ten może zostać członkiem Akatsuki, jest wadliwa, bo przecież Zetsu wiedział, kim jest Tobi, a to niejako on stworzył organizację, więc to było wprowadzenie w błąd, jako że jedynymi świadkami tej sceny byliśmy my widzowie. Reasumując, było to niepotrzebne. Odcinek także był tajemniczy. Po pierwsze, Gaara mógł manipulować piaskiem i podnieść rękę Naruto, nawet jeśli nie miał Shukaku. To dlatego, że kontrolę nabył dzięki matce. Po drugie, zobaczyliśmy trzy nowe osoby. Wcześniej wspomnianego Tobiego oraz Danzo i Saya. Odcinek oceniłem na 6. W zaokrągleniu oceniłem ten ark na 6. Zanim powiem o plusach i minusach arku, to chciałbym tu wyjaśnić, z czego wynikają niektóre niskie oceny odcinków. Jest to niestety spowodowane głównie tym, że posiadam wiedzę na temat tego, co się stanie, przez co po prostu duża część zagrywek na mnie nie działa. Co ciekawe, nawet wiedząc, że Gaara zostanie wskrzeszony, było mi go czasem szkoda, więc było to dobrze audiowizualnie zrobione, ale już mało konsekwentnie. Do tego protagonistom sztucznie przedłużano życie i to nie raz. Minusem, który mogę już tu zauważyć, to to, że nie zmieniło się to, co w pierwszej serii, czyli gdy arki są dłuższe, to bywają w nich bardzo, bardzo dobre odcinki, ale też bardzo dużo nudnych. W zasadzie nie da się nie zauważyć, że odcinki są planowane, by w każdym z nich był cliffhanger, co mnie zaczęło po czasie irytować i powodowało to, że środek epizodu często był przeciągany bezsensownie. Z plusów natomiast Sasori i Deidara byli mi obojętni przed obejrzeniem tego arku, ale teraz po latach już wiem, za co są lubiani i sam ich także polubiłem, za taką pewność siebie i bestialską siłę. Muzyka była naprawdę świetna i to mógłbym mówić praktycznie przy każdym arku, ale tutaj o tym wspominam, bo pojawiło się sporo utworów, których w pierwszej serii nie było, a wchodzą pięknie. Na wyróżnienie jako postaci zasługują Sakura za super dobrą zmianę, stała się kozakiem w swojej dziedzinie, Kakashi za to, że pozostał tak dobry jak był, a nawet jest mocniejszy o Kamui. Sasori za bycie przekotem, jeśli chodzi o wachlarz umiejętności, choć czułem niedosyt, oraz Deidara, który to był super pewny siebie i cieszył się w sumie, co by się nie działo. Z kolei drużyna Gaia moim zdaniem była tu wciśnięta na siłę i dosłownie od początku do końca mogłoby ich tu nie być i praktycznie nic by się nie zmieniło, gdyby wraz z tym wyciąć walkę z Kisame i te pieczęci chroniące kryjówkę Akatsuki. Walka z Kisame nie była aż tak turbo dobra, a walka z klonami była tragiczna. No i fabuła no jutsu była super efektywna. Było tu mnóstwo przypadków, ale takich działających tylko na korzyść protagonistów. Nagle technika, którą zna tylko i wyłącznie jedna osoba i użyje jej na Gaarze. Niby z tego powodu zginęła, ale serio komuś było jej szkoda, skoro poznaliśmy ją przed chwilą. Szczerze mówiąc, bardziej mi było przykro patrząc na to, jak Sakura to przeżyła, bo ewidentnie się przywiązała do babuni. Ty za to zamiast walnąć zgona możesz walnąć suba. Wyjdziesz na tym znacznie lepiej. Chyba.